Wydaje mi się, że robi się pewien taki amalgamat, niesłusznie, prawda? Powiadając, żyjąc w PRL-u i to do końca, do 89 roku, wydając Zawalną Gazetę, trzeba było... No, mniejsza z tym, do przełomu damy, ustrojowego, do końca. Wydając Zawalną Gazetę, trzeba było respektować legalne władze, to znaczy rozmawiać i kontaktować się z przedstawicielami tychże legalnych władz. To jest prawda. Natomiast nadużycie polega na tym, że rozciąga się to pojęcie legalnych władz na SB również, prawda? Więc ja się oczywiście w pełni zgodzę, że nie dało się wydawać gazety legalnie edukowanej i rozpowszechnionej bez przedkładania tych treści do cenzury. To jest jasne, prawda? Bez wstępna cenzury tygodnie no, nie będziemy polemizować o tym. Natomiast moi polemiści właśnie powiadają zarazem, jakby w drugim, w tym samym zdaniu przecinku mówią z cenzurą i z SB. A ja mówię, nie. Z cenzurą tak, z partią tak, z Urzędem do Spraw Wyznań tak, z Ministerstwem Kultury tak, co tam jeszcze chcecie tak, ale SB nie, nie było takiej potrzeby. A już na pewno osoby typu Bornowska, Milkanowicz-Skarnicki nie miały najmniejszych kompetencji po temu, żeby sobie rościć tytuł do tego, że one coś potrafią ugrać z tą SB. Być może Przon tak, bo jakby miał osobowość taką i miał pełną Sadurowicza. I był okres ten schyłkowy komunizmu 86 do 89, kiedy jakby to się już kruszyło w posadach i być może jakieś szczeliny powstały, w które można było wchodzić. Ale to na zasadzie wyjątku. W ogólności ta cena była, wydaje mi się, przepłacona. Jeśli chodzi o Manińskiego, to kłopot jest taki, że znamy w pewnej części, ale w części na tyle reprezentatywnej, że możemy dosyć dobrze opisać i ocenić jego zaangażowanie jako tajnego współpracownika wywiadu, czyli kontakt informacyjny w latach 60, już nie pamiętam, chyba 63 do 67 czy 8, to jest znane i znany jest początek jego współpracy jako TW Delta. Natomiast materiały operacyjne, czyli zapiski z rozmów czy sprawozdania z tych rozmów późniejsze zostały zniszczone. I wiemy tylko, że jest odnotowywany po roku 73, co kilka lat jest odnotowywany w statystykach Wydziału IV jako czynne źródło informacji, na przykład przy okazji pielgrzymek papieskich do Polski, bytności w Krakowie, i że figuruje w ewidencji do roku 89. I jemy z funduszy operacyjnych w latach 80. wczesnych są jakieś jego spotkania. I raz jest prezent jakiś. Zapisano, że wręczono mu prezent. Mówię zapisano, bo nie wiem, czy on go przyjął. Także mówiąc najkrócej, nie wiemy dobrze, co się działo tak naprawdę, jakie były te spotkania, jakie treści po roku bodajże 81 do końca, przez te ostatnie 7 lat. No, należy domniemywać, że przez tyle lat nie mógł być martwą duszą, bo to jest za długi okres, prawda? Byłby wykreślony zapewne, ale co się działo, nie wiemy. Natomiast ten wcześniejszy okres, czyli okres, kiedy pracował dla wywiadu i początek agentury, używając świadomie tego słowa, agentury TW Delta jest opisany i w tym świetle tłumaczenia księdza Malińskiego późniejsze, po roku 2005, kiedy ujawniono jego dossier, tłumaczenie, że on rozmawiał wprawdzie przez wiele lat, ale to były rozmowy w takim duchu, iżby w gruncie rzeczy ewangelizować tych ludzi, wydaje mi się nie wytrzymywać próby tych faktów, które znam. Jeśli chodzi o Jerzego Torowicza, to wiemy, że przez wiele lat był inwigilowany w kilku kolejnych sprawach operacyjnych od lat 50. do późnych 60. niewątpliwie. Nie wiemy, co było dalej. Pan powiada, że jeździł za granicę, jak rozumiem, pan sugeruje, że być może to jest jakiś ślad każący się zapytać, czy to się wiązało z jakimś szantażem i żądaniem, żeby się wypłacił za te wyjazdy, tak? No, nie jest też prawdą, że wszyscy, którzy jeździli za granicę,
zaraz się opłacali, prawda? Byli tacy, którzy mówili, mogę nie jechać. I taktyka odpowiedzi mogę nie jechać, często, szczególnie w późnych latach 70., a szczególnie po wyborze papieża, się opłacała w tym sensie, że się nie jechało raz, drugi, a potem się już jeździło. Na przykład Jacek Woźniakowski był z tego znany, że raz od czasu do czasu stawiał się i mówił, to mogę nie jechać. I oni nie dawali mu paszportu wtedy przez pewien czas, a potem już dawali. U schyłku reżimu komunistycznego, szczególnie w stosunku do środowiska tygodnika powszechnego, było niezręcznie komunistom odmawiać paszportu tym luminarzom, prawda? To też trochę rzuca światło na linię obrony osób, które tutaj w książce są opisane jako współpracujące z SB, które opowiadają, no musieliśmy rozmawiać, bo byśmy nie mieli paszportu, prawda? Ale o Turowiczu jeszcze można powiedzieć jedno, czego ślad jest w książce, co być może jest jakąś wskazówką interpretacyjną dla jego postawy. Bo trzeba pamiętać, że SB miała taką praktykę działania, że na zasadzie pewnego wymuszenia, czy pewnego zwyczaju, czegoś, co weszło w obyczaj, co ludzie akceptowali, Polacy to akceptowali, wymuszano na szefach różnych jednostek, nie wiem, rektora uniwersytetu, prawda, dyrektora przedsiębiorstw i tak dalej, redaktora naczelnych, wymuszano jakieś okresowe spotkania, prawda, z SB w formie mniej czy bardziej nieurzędowej, czyli chętniej w kawiarni niż w urzędzie. Niekiedy to notowano jako spotkanie z kontaktem służbowym, KS tak zwany, a czasami nie. Nie ma wzmianki, żeby Jerzy Turowicz był traktowany jako KS. Tym niemniej, i do tego zmierzam, szczegółowa notatka ze spotkania z Jerzym Turowiczem, które odbył pułkownik Stanisław Wała w roku 63 albo 4, nie pamiętam dokładnie daty, bo to było pod koniec Soboru, wskazuje na to, że właśnie Jerzy Turowicz był w ten sposób traktowany, prawda? Jako ten szef, który no wiadomo, że raczej nie odmówi, bo takie są zwyczaje. Ta notatka jest opisana, ja ją prawie w całości przytaczam. I ona jest interesująca o tyle, że ona pokazuje, ona jest bardzo szczegółowa, zapis jest bardzo szczegółowy. Ona pokazuje, że Turowicz albo nie daje się wpuszczać, prawda? Znaczy zachowuje swoją ocenę, prawda? Jest kokietowany niewątpliwie na takiej zasadzie, jak już mówiłem wcześniej. My mamy swoich ekstremistów, wy macie swoich, ale pan, panie redaktorze, jest człowiekiem światłym, umiarkowanym, możemy się porozumieć. Jest takie diktum ze strony Wałacha, ale na to diktum Turowicz nie odpowiada aprobatywnie, nie mówi tak, ja jestem umiarkowany i dogadam się z wami, dajcie mi paszport, prawda? Z takiego tylko mówi, ale z tym Wyszyńskim to żeście przesadzili, prawda? Bo trzeba było, mówię teraz z pamięci, ale na przykład, żeście przesadzili, bo trzeba było dać paszport na przykład, ale przesadziliście, boście tam, nie wiem, zlikwidowali kaplicę gdzieś tam, nie wiem, w Limanowej, a trzeba było pozwolić ludziom, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli nie wchodzi w rolę tego umiarkowanego katolika, światłego, z którym można się dogadać, przeciwnie, raczej wchodzi w rolę obrońcy praw Kościoła, prawda? Czyli poniekąd oskarża Wałacha, czyli poniekąd oskarża komunistów w Polsce o działania antykościelne. I konkluzja Wałacha jest taka, Turowicz jest grzeczny, nie odmawia, i powiedział, że się jeszcze z nami spotka po powrocie, ale nie liczyłbym na to, że będzie pożytek jakiś. I to jest jedna jedyna notatka ze spotkania Jerzego Turowicza z SB, jaką mi się udało odnaleźć, więc być może to tutaj mamy do czynienia z materiałem niereprezentatywnym, być może. Ale sądzimy na podstawie tego, co mamy, więc sądząc tak, jeśli tak było, że możemy to ekstrapolować, prawda? To jedno na całość tych spotkań, tych spotkań nie było więcej. No to by z tego wynikało, że Jerzy Turowicz nie był człowiekiem, który się da, jakby to powiedzieć, wziąć pod włos, prawda? I w konsekwencji da się sprowadzić na drogę do jakiejś zależności, ewentualnie dalej na drogę współpracy. Tak, że to nie był taki człowiek. Reakcje Portnowskiej i Sławieckiego Wilkanowicza, Mieszcza Przemierzy. Wszyscy oni zareagowali. Pani Halina Bortnowska zareagowała najbardziej powściągliwie,
O ile wiem, dała takie krótkie oświadczenie, że właściwie nie za bardzo interesuje to, co ja napisałem. Bo ona już wcześniej się na ten temat wypowiedziała, ale istotnie był taki wywiad rzeka z nią, pani Jolanty Steciuk, pół roku temu się ukazał i ona tam mówi niby o tych sprawach, chociaż to się ukazało już po opracowaniu mojej książki, czyli po moim wywiadzie z nią, który jest w książce. Czyli można powiedzieć, że jej reakcja była taka lekceważąca, ale nie agresywna, tak bym to streścił. Natomiast reakcje obu panów są, powiedziałbym, agresywne. Stefan Wilkanowicz i Marek Skarnicki, trzeba o tym powiedzieć, obaj nie wykorzystali tej szansy, jaką mieli, jaką dałem. Nie mówię, że to było jakieś wielkoduszne z mojej strony, ale to był mój obowiązek jaki dziennikarski, ponieważ skoro o nich piszę, no to im udzielam głosu w książce. Nagrałem z nimi bardzo obszerne rozmowy, bardzo obszerne, bo liczące po 20 kilka tysięcy znaków, to jest, ktoś z Państwa dziennikarzem to wie, że to jest nie, dwie kolumny, prawda, w gazecie, więc bardzo dużo. I Borkowska z tego skorzystała, oni nie skorzystali. I teraz mogli się, i w tych wywiadach się tłumaczą z tego, co im przedstawiam jako materiał, który ich obciąża. Tłumaczą się w tych rozmowach, natomiast ponieważ obie rozmowy zostały nieautoryzowane i nie ma ich w książce, no to teraz obydwaj jakby czynią z tego oręż. No i Wilkanowicz powiada w rozmowie z Rzeczpospolitą, pan Graczyk oskarża mnie, że godzinami piłem whisky z SB, na przykład. To tak nie jest. Pisze, że Wilkanowicz godzinami pił whisky z SB. Natomiast jakby referuję stan dokumentacji. Ta dokumentacja, czyli fundusze operacyjne są takie, że regularnie w tych zapiskach jest suma, która wskazuje prawdopodobnie na alkohol. No bo to dosyć łatwo przez porównanie do ówczesnych cen można łatwo się zorientować, czy dane spotkanie ma charakter alkoholowy, czy niealkoholowy. Mówiąc alkoholowy, nie mam na myśli, że ktoś się upijał, prawda? Ani nie mam na myśli, że ktoś za moje pieniądze pił, prawda? Ani nie mam na myśli, że się sprzedał za to alkohol. Nic takiego. Ja tylko chcę powiedzieć, że jeśli te zapiski wskazują na to, że często był alkohol, to one wskazują na pewnego rodzaju skrócenie dystansu między tym człowiekiem a Esbekiem, prawda? Tylko tyle mówię. To mi się wydaje istotną okolicznością, czy był ten, czy nastąpiło skrócenie dystansu, czy nie nastąpiło. Bo na przykład pani Bortnowska systematycznie się ogranicza do herbaty, prawdopodobnie, lub soczku, tak? Mówiąc tamtymi kategoriami kulinarnymi, do herbawitu się ogranicza prawdopodobnie. Bo ci nie wiedzą. Taka gorsza Coca-Cola. Albo do polokokty się ogranicza pani Bortnowska regularnie, prawda? Że ciągle jest tam jakieś 30 zł w latach 70. Tam 28, 30, 32 zł, prawda? A u Wilkanowicza w tym samym czasie jest 700 na przykład. Więc prawdopodobnie obiad Juskolińskiego tak samo, obiad z alkoholem. Uważam, że to jest ważna okoliczność. Otóż obaj panowie dzisiaj zarzucają mi, że ich bezpodstawnie oskarżyłem, a nie skorzystali z okazji, żeby to powiedzieć w książce. Bo Marek Skarnicki się wypowiedział w Gościu Niedzielnym, można przeczytać, ja odpowiedziałem. On tam użył takiego argumentu, że on się nie zgodził na autoryzację tego wywiadu, ponieważ wywiad jest robiony tak, jakby go przeprowadzał oficer SB, czyli ja. Na co odpowiedziałem mu, że w takim razie proszę go, żeby się zgodził na opublikowanie tego wywiadu, ja go mam, ale nie odpowiedział. Znaczy on nie żyje, więc nie mogę odpowiedzieć. W skrócie, czy też ogólnie podsumowując te trzy kazusy, wydaje mi się, że moim zdaniem zabrakło tu takiej pracy nad tym, co się stało, prawda? Takiej pracy, nie wiem, myślowej, czy pracy sumienia, żeby tak to ująć, co bardziej w kategoriach moralizatorskich, których staram się unikać, ale myślę, że niekiedy, że materiał jest taki, że niekiedy można sobie pozwolić. Ja myślę, że
kwintesencją wypowiedzi, czy też stanowiska wobec no, tutaj opisanych przypadków były wypowiedzi Krzysztofa Kozłowskiego, który no, chyba, ja bym śmiało określił, obraził tutaj Pana swoimi słowami i to wielokrotnie. Tak było, ale nie chciałbym się na ten temat rozwodzić. To problem nie polega na tym, że jestem czy nie jestem obrażony, prawda? Problem polega na tym, że w ten sposób nie podejmuje się jakby istoty tego sporu, prawda? Ponieważ jak się autora takiej książki poniży, ochydzi, prawda? Powie się, że jest nawiedzonym frustratem, prawda, małym karłem, który nie dorasta i tak to cytuję z Marcina Króla, małym ptysiem to z Krzysztofa Kozłowskiego i tak dalej, no to się sprawia, że problemy, które podnosi książka, stają się nieistotne, prawda, bo problemy te postawił ktoś, kto właściwie nie ma żadnego tytułu moralnego, ani żadnego innego tytułu intelektualnego również, dlatego żeby mówić o takich sprawach, czyli można się tym w ogóle nie zajmować, prawda? Można przejść do porządku nad tą książką. Jej nie ma, jak gdyby. Więc ja bym traktował to już, opowiadam, mniejsza o tą obrazę, ale jako rodzaj uniku. To jest wymowne i daje do myślenia.